NaviBot S jest szczuplejszy, a tak naprawdę chodzi o jego wysokość. Jest to urządzenie, które ma 8 cm wysokości. To oznacza, że jest w stanie podjechać po bardzo trudne, bardzo niskie przestrzenie w naszym domu. Jeżeli taką przestrzenią do tej pory, po którą nie był w stanie wjechać dotychczasowy NaviBot, jest nasze łóżko bądź też szafa, ten NaviBot S zdecydowanie sobie z tym poradzi. To jest absolutnie odkurzacz dla ludzi, którzy mają mało czasu. Odkurzacz, który może pracować przez 1,5 godziny na pełnym akumulatorze. Jeżeli mu tego akumulatora zabraknie do dalszego wysprzątania czy kontynuacji sprzątania mieszkania, pojedzie do stacji dokującej, doładuje się i będzie sprzątał dalej. Więc można powiedzieć wprost, jest bardzo pracowitym odkurzaczem, który skończy sprzątać tylko wtedy, kiedy w naszym mieszkaniu wszystkie pomieszczenia będą odkurzone. To urządzenie jest zdecydowanie bardziej zaawansowane technologicznie. NaviBot S wyposażony jest w dodatkowe czujniki kontrolujące jego pracę. W sumie tych czujników mamy ponad 40. On robi frame'y, czy on nawet robi nie zdjęcia, tylko klatki, zapisuje to sobie jako informację i w momencie, tak, mapę terenu, w momencie, kiedy on zamyka sobie wszystkie kąty, czyli robi sobie już przestrzeń zamkniętą, przyjazd do stacji dokującej powoduje, że pamięć ta mapy przestrzeni mu się wyzerowuje, więc on nie ma czegoś takiego jak pamięć w głowie, że, czy w tym momencie w procesorze, że przestrzeń naszego mieszkania wygląda tak, a nie inaczej, a fotel stoi tu czy gdzieś indziej. Za każdym razem, można powiedzieć, wyjeżdża tabula rasa, czyli od nowa rozpoczyna mapowanie terenu, bo my mogliśmy poprzestawiać meble. Tu mamy czujniki kontrolujące jego pracę, czyli na bokach pokazują mu informacje, że przeszkoda jest zbyt wysoka, albo przeszkoda jest zbyt niska w tym przypadku. A jest jakieś problemy na nachylenia, nie na przykład, jeżeli jest jakieś, czy to jakby jest, znaczy, tak, nieistotne z punktu widzenia? Urządzenie jest, dlatego że urządzenie mogłoby wjechać na pochylnie. W momencie, kiedy wyjdzie na pochylnie powyżej 40 stopni, okay, czujnik żyroskopowy, który to urządzenie również jest wyposażone, spowoduje, że on się automatycznie wyłączy. To pokazuje, że bateria się skończyła, tak? Nie, mamy ją naładowaną, tylko urządzenie nie jest podłączone w tym momencie. Czyli jest bateria w pełni naładowana, natomiast urządzenie nie działa. Godziny, dni, można zaprogramować dni, godziny, czyli każdego dnia na przykład, albo co któryś dzień urządzenie wyjeżdża z dotykującej strony nasze mieszkanie, najlepiej podczas naszej nieobecności, żeby nam nie przeszkadzać. Będąc w biurze, gdziekolwiek, jeśli tylko urządzenie ma podłączenie do Wi-Fi, bo nowy model to podłączenie do Wi-Fi posiada, żeby można było kontrolować jego pracę. Czyli można wyjechać NaviBotem ze stacji dokującej i widzieć to, co widzi NaviBot poprzez aplikację w naszym telefonie, bądź też w naszym komputerze.